Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu. Przepraszamy za drobne problemy techniczne, ale już jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć. Jest z nami pan Marek Parzyński, prezes zarządu spółki Games Incubator, który pokrótce przedstawi spółkę w pierwszej części spotkania, a w drugiej części odpowie na Państwa pytania. Także panie Marku, oddaję głos. Dzień dobry Państwu, Marek Parzyński, tak mnie przedmówca przedstawił. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość pokazania naszej spółki. Spółka skupia się na czterech obszarach, na produkcji i wydawaniu własnych gier, na wydawaniu gier innych spółek, na marketingu dla spółek z grupy Playway oraz prowadzimy szkołę Playway i Game Jamy. Spółka jest względnie młodą spółką, została założona pod koniec 2019 roku, ale ponieważ mieliśmy wcześniej doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu dość dużych struktur, między innymi jedną z większych w Polsce kancelarii prawnych, czy też spółki księgowej, które obecnie obsługują większość spółek z grupy Playway. Kilkanaście lat temu też miałem przyjemność stworzyć sieć stacji paliw Moja, którą pewnie Państwo znacie z naszych dróg. Także no, pokazuje, że mamy dość dużą łatwość skalowania, tak więc niedługo po rozpoczęciu działalności zaczęliśmy spółkę rozbudowywać, stworzyliśmy grupę kapitałową, w ramach której obecnie są trzy spółki, Monuments Games, Game Parik, czyli spółka założona wspólnie z Comparikiem, najnowsza Tomorrow Games oraz mamy jeszcze dwie spółki, w których Games Incubator ma udział. Krótko może na temat historii spółki. Tak jak wspomniałem, została założona pod koniec 2019 roku, tym niemniej miałem dużo dłużej przyjemność współpracować z Krzysztofem Kostowskim, uczyć się od niego, także założenie spółki jakby to już było tym zwieńczeniem naszej wcześniejszej współpracy. Na początku 2020 roku pokazaliśmy pierwszy trailer naszej gry, to był Disco Simulator, za chwilę pokazaliśmy również Animal Shelter, no i kolejne nasze tytuły. W kwietniu ukazał się trailer bardzo ważny naszej gry Police Shootout. No i w maju 2020 roku miała miejsce pierwsza emisja. Do tego momentu finansowaliśmy sami spółkę. Przy pierwsze 400 tysięcy złotych było sfinansowane przez wspólników. Także gdy już byliśmy pewni, że znaleźliśmy gry, które warto produkować, to zdecydowaliśmy się na emisję. Ona była przy wycenie 30 milionów złotych, zebraliśmy 1,5 miliona złotych do spółki. Założyliśmy w lipcu spółkę Game Parik, czyli spółkę wspólnie z Comparikiem, która jest dedykowana do wspomagania marketingu. Marketing w przypadku takiej dużej ilości gier, jaka ma miejsce, praktycznie codziennie są jakieś premiery, jest bardzo istotne, zauważyliśmy tą istotność i chcieliśmy się zeskalować dość szybko, stąd ta współpraca z firmą Comparik. No i następnie wyzywaliśmy kolejne nasze trailery, testowaliśmy kolejne produkcje. Bardzo ważna nasza produkcja ukazała się w październiku 2020 roku, Car Detailing Simulator, o niej powiem troszeczkę później. Następnie pokazaliśmy również kilka kolejnych produkcji. No i w lutym tego roku miało miejsce przekształcenie spółki w spółkę akcyjną. Miała też zaraz po tym miejsce druga niewielka prywatna emisja, do jednej było 1 000 000 złotych przy wycenie 100 milionów do jednej z osób związanych z grupą Playway. Założyliśmy też w ostatnim czasie spółkę zależną Tomorrow Games wspólnie z jednym z bardziej znanych na świecie scenarzystów, z Cezarem Harasimowiczem, odpowiedzialnym jako współreżyser Oscarowej Idy. No i
miał miejsce w ostatnich dniach, również braliśmy udział w festiwalu Steama. W ramach tego festiwalu pokazaliśmy cztery własne gry, cztery własne demo gier i jedno demo spółki zależnej. No, z tego co wiem, to żadna spółka dotychczas Ruby Playway nie pokazała na raz takiej dużej ilości demo gier. Także zebraliśmy bardzo dużo informacji, które aktualnie analizujemy i na ich podstawie będziemy dokonywać modyfikacji w naszych aktualnych produkcjach. No i pozwoliło nam to też znacząco zwiększyć community. Już lista około 40 tysięcy nam w tym czasie przybyła. Jeżeli chodzi o nasze gry, mamy bezpośrednio w Games Incubator, już nie w spółkach naszym zależnych, tylko bezpośrednio jest w tej chwili 12 gier, 12 produkcji i preprodukcji, produkowanych jest w tej chwili 5 w zaawansowanej w sensie produkcji. Było ich więcej, ale część, która się nie budowała odpowiednio szybko społeczności, została sprzedana do innych spółek z grupy Playway. Warto zaznaczyć, że 3 z tychże produkcji są to potencjalne hity, gdzie społeczność bardzo szybko się buduje. Nasza wishlista na ten moment netto to jest 410 tysięcy. Warto wspomnieć, że jest to świeża wishlista, została zbudowana od lutego 2020. No i mamy trzecie największe community na Facebooku w grupie Playway, o Playwayu i Ultimate Games. W produkcji aktualnie jest, zaawansowanej produkcji aktualnie jest 5 gier Games Incubator oraz dodatkowo 3 DLC. Każda z tychże produkcji, w każdej z nich mamy zdecydowaną większość udziałową w zyskach. Jakoś niewielką część przeznaczamy jako system motywacyjny dla zespołu, który produkuje daną grę i to też jest uzależnione, ten system motywacyjny jest też uzależniony od jakości gry. Czyli w zależności od tego, jak gracze ocenią daną grę, no tyle procent później będzie miał zespół partycypacji w zyskach. No i oprócz tego mamy podpisane ponad 20 umów na porty gier, na konsole, na VR oraz mobilki tych naszych powyższych gier. W naszych spółkach zależnych aktualnie produkujemy 4 gry. W zaawansowanej produkcji jest Monument Flipper, produkowany jest również Eldorado, Necro City, projekt Wunderwaffe, no i mamy również jeszcze kilka preprodukcji. I tutaj mam na myśli tylko spółki, nad którymi Games Incubator ma kontrolę, nie biorę pod uwagę tych dwóch, w których ma jedynie udział. Łączna wishlista naszej grupy, czyli łącznie ze spółkami zależnymi, to jest prawie 500 tysięcy. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to świeża wishlista zbudowana od lutego 2020. Aktualnie na globalnej wishliście, czyli najbardziej oczekiwanych gier Steama, jest 13 naszych produkcji. Chwilkę bym się skupił się na naszych najważniejszych produkcjach. Celowo pierwszego wymieniłem Card Detailing, mimo że nie ma największej społeczności, największa społeczność ma Police Shootout. Natomiast jest to zdecydowanie najszybciej budująca się gra. Gra od października 2020 zbudowała 93 tysiące wishlisty netto, 35 tysięcy było zbudowane w pierwszy miesiąc. No jest to symulator detailera, renowatora samochodów. Mamy tutaj dobrą współpracę z producentem Car Mechanic Simulatora, który nas znacząco wspomaga, dostarczył nam mechaniki gry, wspomaga nas też merytorycznie. Myślę, że zyskaliśmy dzięki temu około roku pracy, no i mamy praktycznie pewność, że mechaniki, które pokażemy, będą dobrej jakości. No, mechanik jest bardzo wysoko oceniany i liczymy, że też w dużym stopniu powtórzymy ten sukces. Mamy również dobrą współpracę marketingową i merytoryczną z Larrym Cossillo z AMO New York. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci świata detailingu, amerykański youtuber oraz producent luksusowych kosmetyków samochodowych.
jaka jest jego rola. Możemy zobaczyć, jego kanał ma blisko 2 miliony followersów, jak pokazywał naszą grę, no to było powyżej 11 milionów wyświetleń i blisko 200 tysięcy polubień. Także to pokazuje, jak duże ma zasięgi. Widzieliśmy też to w programach analitycznych. Większość ruchu, która była do nas skierowana, pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Są to bardzo cenni followersi, osoby, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem kupią w przyszłości nasze gry. Larry też nam pomógł tutaj w załatwieniu współpracy z Scuderia Cameron Glickenhaus, czyli między innymi producenta Ferrari Scuderia i innych takich jednostkowych super samochodów. Czyli udało nam się dokonać to, czego nie udało się dokonać GTA. GTA Glickenhaus obecnie procesuje się z GTA, że bez wymaganych praw korzystała z niektórych ich samochodów. My to dostaliśmy w ramach współpracy z Larym. A współpraca z Larym też polega na tym, że oprócz jakby produkcji podstawowej gry, Larry będzie miał swoje dedykowane DLC, czyli swój dedykowany dodatek do gry, gdzie pokażemy odwzorowane jego studio detailingowe, praktycznie jedno do jednego, i pokażemy również jego super samochody. Także bardzo intensywnie nas wspiera, bardzo to widzimy. Myślę, że ta współpraca się dalej będzie intensywnie rozwijać. Budżet gry to jest około 400 tysięcy złotych. Mamy podpisane umowy na porty, na konsole, VR i mobilki. Kolejną naszą grą jest Police Shootout, czyli gra, która do tej pory zbudowała największą ilość followersów. Mamy wishlista netto, to jest 102 tysiące samej gry, plus dodatkowo rozpoczęliśmy produkcję pierwszego DLC i tutaj mamy dodatkowe 20 tysięcy wishlisty. Jest to symulator policjanta inspirowany rzeczywistymi nagraniami policyjnych akcji z barykanów. Jaki jest potencjał tej gry, pokazuje niedawno wydana gra Police Officers, która pomimo, że miała dużo mniejszą społeczność niż nasza, miała bardzo dobre wyniki sprzedażowe. No, pokazuje to, że tego typu gry cieszą się dużym zainteresowaniem. Kwestia oczywiście odpowiedniej dobrej produkcji. Gra się podoba, produkowana jest na silniku Unreal. Jest to strzelanka z elementami taktycznymi. W kluczowych momentach mamy możliwość zwolnienia akcji, żeby dobrze wycelować lub też uniknąć strzału. Budżet gry to jest 450 tysięcy złotych i również mamy podpisane umowy na porty, na konsole, VR i mobile. Warto też wspomnieć, że przy wszystkich naszych grach bardzo silnie współpracujemy z testerami. Od pierwszego builda wysyłamy co miesiąc regularnie buildy, co nie jest standardem, albo wręcz rzadkością. Dzięki temu od samego początku każda gra nasza jest analizowana, oceniana, dzięki czemu nie tracimy później czasu na poprawki i jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli gra przez producenta czy przez nas jest uznawana jako bliska wydania, no taka rzeczywiście będzie, że testerzy ją nie będą już wstrzymywać, że ją dopuszczą do wydania. Planowana data wydania Police Shootouta to jest najprawdopodobniej trzeci kwartał tego roku. Jeżeli chodzi o Animal Shelter, czyli to nasz trzecia najważniejsza nasza gra, symulator schroniska dla zwierząt, gra o bardzo dużym potencjale rozwoju, praktycznie nieograniczonej ilości DLC, już mamy zaplanowanych kilka dodatków, praktycznie do końca 2022 roku, w zależności od tego, jak będzie główna gra performowała. Mamy zaplanowane również rozbudowę o na przykład stadninę koni, o większe zwierzaki, o dzikie zwierzęta, DLC typu Australia Shelter, gdzie będziemy ratować koale, czy też mamy zaawansowane rozmowy z organizacjami ratującymi zwierzęta. No i gra też najprawdopodobniej będzie wydana w trzecim kwartale tego roku, natomiast ostateczna decyzja oczywiście zależy do testerów. Jest to gra robiona na silniku Unity.
W wersji podstawowej będzie zawierała liczne gatunki psów i kotów. Będzie też zawierała opcję budki fotograficznej, gdzie będzie można swojego ulubionego zwierzaka sfotografować, pokazać, podzielić się ze społecznością. To też powinno spowodować większy ruch wśród naszej społeczności, większą wymianę później informacji i dodatkowych nam zapewnić followers. Budżet gry to jest 330 tysięcy złotych, gra zbudowała 67 tysięcy wishlisty. No i w trakcie produkcji jest już pierwszy DLC, pierwszy dodatek, który jest szansa, że nawet w tym roku się ukaże przed świętami. Mamy też umowy podpisane na porty, na konsole, na VR i mobilki. Kolejna nasza gra Ship Graveyard Simulator. Gra, która miała bardzo duże zainteresowanie na festiwalu Steama. Planowane wydanie czwarty kwartał, przełom 3-4 kwartału tego roku. Jest to symulator cmentarzyska statków, gdzie wcielamy się w robotnika zajmującego się rozbiórką starych statków, odzyskiwaniem surowców i ich sprzedażą. Jest na silniku Unity, wishlista na ten moment 41 tysięcy, budżet gry 200 tysięcy, podpisana umowa na porty, na konsolę. Ostatnia nasza gra, która jest w zaawansowanej produkcji, to jest Disco Simulator. W tej chwili najmniej zaawansowana z naszych czterech produkowanych, stąd jeszcze nie pokazywaliśmy jej na festiwalu Steama. Simulator menedżera dyskoteki na silniku Unity. Też możemy się wcielić również w DJ-a, mamy możliwość również miksowania własnej muzyki. Wishlista to jest 20 tysięcy, netto budżet to jest 170 tysięcy, podpisana umowa na konsolę i plan na wydanie to jest pierwszy kwartał 2022. Zajmujemy się również wydawaniem i marketingiem gier dla innych spółek z grupy Playway. Mamy jedną wydaną grę, gdzie mamy znaczący udział w zyskach. Prowadzimy również marketing dla ponad 20 gier z grupy Playway. W niektórych z nich mamy również udział w zyskach z gry. Prowadzimy szkołę Playway i Game Jamy, czyli takie hackatony, gdzie uczestnicy mają 24 godziny na stworzenie jakiejś prostej aplikacji. Traktujemy to jedno i drugą strukturę jako belęgarnię pomysłów i talentów. Jeżeli chodzi o szkołę, to obecnie działa tylko online. Prowadzimy kursy zarówno Unity, jak i Unreal Engine w wersji podstawowej i zaawansowanej. Ponad 150 osób w aktualnej edycji było zapisanych, w tym spora część też w grupach zaawansowanych. No i to stanowi dla nas później najciekawsze osoby znajdują u nas zatrudnienie. Game Jamy w tej chwili chwilowo wstrzymane ze względu na pandemię. Za nami są dwa stacjonarne, natomiast planujemy duży event online'owy. Jeżeli chodzi o strukturę właścicielską, to 55,5% w spółce ma Playway, ja mam niecałe 26%, niecałe 11% ma mecenas Bartek Graś, mój wspólnik z kancelarii, spółki księgowej, jednocześnie przewodniczący rady nadzorczej Playwaya, no i niecałe 8% mają pozostali. Kapitał zakładowy spółki to jest 404 tysiące złotych, liczba akcji nieco ponad 4 miliony. Jeżeli chodzi o plany na ten i przyszły rok, oczywiście jest to estymacja, te plany mogą ulec zmianie. W trzecim kwartale pokażemy demo Disco Simulatora. Będą miały również w najbliższym czasie premiery czterech naszych gier, części myślę, że jeszcze w trzecim kwartale, pozostała część tych czterech gier, o których wspominałem wcześniej, będą miały premiery w czwartym kwartale tego roku. No i w kolejnym czasie będziemy pokazywać ekologii, gry mobilne, kolejne porty wypuszczać. Debiut na giełdzie papierów wartościowych na dużym pakiecie przewidujemy w pierwszym kwartale, czy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Oczywiście to jeszcze zależy od wyników sprzedaży naszych gier, kiedy one się ukażą.
Następnie mamy też już zaplanowany plan wydawniczy kolejnych portów gier, dodatków do gier praktycznie do końca 2022 roku. Jest to już rozpisane. Planujemy również w 2020 roku wydanie gry, której aktualnie jeszcze nie mamy w produkcji, aczkolwiek już mamy poważne rozmowy, czy poważnie rozważamy, która z tych gier, która jest wyprodukowana aktualnie, zostanie wdrożona do produkcji. No i oczywiście cały czas szukamy nowych, ciekawych pomysłów, weryfikujemy je poprzez preprodukcję. Jeżeli chodzi o nasz atut, myślę, że jest to głównie umiejętność budowy właśnie dużych struktur, ponieważ mamy doświadczenie w przypadku innych biznesów, stąd próbujemy te doświadczenie przenieść do naszej struktury, do zarządzania zasobami ludzkimi, no i możliwości skalowania się. Spółka jest zarządzana według standardów Playwaya, czyli prezes nie pobiera wynagrodzenia, brak jest rozbudowanych struktur, koszty administracyjne są tak znikome, mamy własne biuro, własną księgowość, własną kancelarię prawną, czy powiązaną osobowo, stąd tutaj koszty są praktycznie żadne. Jedyne koszty w spółce to jest praktycznie produkcja i marketing. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, to raczej spółka nie będzie potrzebowała emisji. Oczywiście będzie to zależało też już ostatecznie od domu maklerskiego, natomiast najprawdopodobniej po prostu aktualnie akcjonariusze będą musieli sprzedać część swoich akcji, żeby zapewnić chociażby wymagany free float. W samej spółce zatrudnionych około 30 deweloperów, no i oprócz tego jeszcze w spółkach zależnych, to łącznie około 50 osób pracuje w naszej spółce. Tutaj mamy bardzo duże wsparcie marketingowe Gamepalika, spółki wspólnie z Comparikiem. Jest to spora struktura, dzięki czemu też mogliśmy się szybko zeskalować. Mamy dostęp do pomysłów poprzez Playway School, Game Jamy, P-Way, którego jestem współzałożycielem. No i mamy zapewnione jakby te wsparcie administracyjne, prawno, podatkowe, księgowe. Dziękuję Państwu w takim razie za wysłuchanie tej krótkiej prezentacji. No i zapraszam teraz do pytań i oczywiście do śledzenia kanałów Więcej. Okej, jak najbardziej zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Widzę, że na razie tych pytań jeszcze nie ma, ale to myślę, że chwilę poczekamy. No dobrze. Wszystko powiedziałem, co chcieli słuchacze usłyszeć. Tak, tak mi się wydaje, że prezentacja była dosyć wyczerpująca. No na pewno też wiele osób musiało się dopiero musi się zapoznać lepiej ze spółką, tak, żeby przygotować tutaj jakieś szersze pytania. Także bardzo dziękujemy za dobrą prezentację i zapraszamy ponownie przy kolejnej edycji. Państwu również dziękuję za obecność na prezentacji. Serdecznie dziękuję.